o przyszłości. To, co było, to już było. Skupiamy się na tym, żeby iść do przodu, szukamy nowych inspiracji, dźwięków, które cały czas szukamy, zwłaszcza w Szczecinie. To, co my gramy, to bardzo długo powstaje czasami, bardzo ciężko to powstaje. Natomiast to jest takie wyżycie się naprawdę emocjonalne, że tak powiem, w tej muzyce. No a to, żeby właśnie produkować piosenkę, no to my wiemy, że istnieje takie coś, że ktoś najpierw liczy, ile z tego zarobi, a potem dopiero robi piosenkę. To my nie, tego nie robimy. Ja myślę, żeby się właśnie nie blokować takimi sytuacjami, że coś jest niedostępne za granicą, daleko i na pewno drogo kosztuje. Między innymi na naszej przedostatniej płycie i ostatniej płycie mieliśmy mastering robiony przez Andy Jacksona, który opracowuje też płyty dla Pink Floyd. Mieliśmy w Abbey Road mastering nagrywany i zrobiony właśnie. W ten sposób pokazujemy, że można się wyzbyć tych kompleksów. Z okazji, jeśli chodzi o płytę Wyjść, no to akurat tam troszeczkę było takich eksperymentów muzycznych, ale to nie oczywiście, że blues umiera. Nie, Panie Boże, my kochamy bluesa. Bardziej rocka gramy, a ta płyta na przykład Wyjść, no... mamy tyle materiałów w głowie gdzieś i też ponagrywanych, że po prostu słuchamy różnej muzyki, tak? Nie tylko tam Victor Bluesa, czy tam różnych, ale tak samo tak właśnie tej Wyjść właśnie płycie jest tam, właśnie pokazam to, że lubimy reggae, lubimy takiego bardziej adrenalny. A blues nie umiera, także blues jest cały czas, nie? Myślę, że nie, ale też to nie ma tak, że cały czas ktoś prosi o to. Są takie momenty, kiedy ja sam na przykład chcę to zrobić i sobie zagram. Jeden numer, mam być dwa. Wtedy się też rozkręcam. Nie chcemy też nadużywać tego.